największą i chyba nigdy do końca w pełni zaspokojoną potrzebą serca ludzkiego jest miłość. Każdy człowiek chce kochać, każdy chce być kochany. Wydawać by się mogło, że skoro to pragnienie jest w nas tak wielkie, to w relacjach międzyludzkich powinny panować niemalże idealne stosunki. Świat powinien być pełen ludzi uśmiechniętych, szczęśliwych. Żadnej wojny, żadnego przelewu krwi. Jeden drugiemu pomaga. Jeden drugiemu wręcz sobie nadskakuje, skoro wszyscy tak bardzo pragniemy kochać i być kochanymi. Tymczasem nie trzeba być chyba specjalnie bystrym obserwatorem życia społecznego, żeby zobaczyć, że wcale tak idealnie nie jest. Tyle złości, nienawiści, podziałów. Widzimy to chociażby w tej najmniejszej cząstce, jaką jest rodzina, małżeństwo. Dwoje ludzi, którzy sobie obiecują miłość, przysięgają Boga, biorąc na świadka. A potem tyle nieporozumień, pretensji, żalu. Tyle małżeństw się rozpada, tyle nieszczęśliwych rodzin, zapłakanych dzieci. Czy człowiek jest zdolny do prawdziwej miłości? Czasami w to wszystko wątpimy. Tyle ludzi rozczarowanych, zawiedzionych. Czy taka miłość jest tylko możliwa w książkach, w poezji, w romantycznych filmach? Czy człowiek skażony skutkami grzechu pierworodnego, egoizmem, myślenia o sobie, jest zdolny do prawdziwej, czystej, takiej niekończącej się miłości? A jeżeli jest takie pragnienie, to czy jest gdzieś taka miłość? I odpowiedź jest bardzo prosta. Dobrze ją znamy. Święty Jan nam podpowiada. Bóg jest miłością. A wcześniej mówi, myśmy poznali i uwierzyli. On, umiłowany uczeń, zobaczył, co to jest miłość, co to znaczy kochać, bo był pod krzyżem. To on ukazuje Jezusa Chrystusa jako tego, który kocha niewiarygodną miłością. A prawdziwa miłość to jest zdolność do poświęcenia, do rezygnacji, uniżenia. Wreszcie, jeżeli ktoś naprawdę kocha, jest gotowy na umieranie. Usłyszeliśmy w Ewangelii, bo nikt nie ma większej miłości niż ten, gdy ktoś życie daje za przyjaciół swoich. Krzyż jest uwierzytelnieniem miłości Jezusa Chrystusa. Z krzyża Bóg nieustannie do nas mówi, co mogę jeszcze dla ciebie uczynić? Bo nie ma nikt większej miłości niż ta, gdy ktoś oddaje swoje życie. Jezus Chrystus pokazał, że można tak kochać. Nie tylko mówił, miłujmy się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem, ale pokazał, że taka miłość jest możliwa. Tuż przed odejściem z tego świata mówi do apostołów, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Do końca w wymiarze czasowym i w wymiarze siły. Do końca, czyli ta miłość się nigdy nie skończy. I w wymiarze siły już bardziej, mocniej się nie da. Kochani, Bóg nas uczy, że miłość to jest poświęcenie. Miłość to jest rezygnacja. I tylko wtedy kochamy, kiedy jesteśmy do takiej miłości zdolni. Czasem, kiedy rozmawiam w biurze parafialnym z narzeczonymi, spisują tak zwany protokół przedmałżeński, zadaję im pytanie, czy jesteście gotowi na małżeństwo. Najczęściej bez chwili wahania mówią, tak, tak, proszę księdza, jak najbardziej, jesteśmy przygotowani, gotowi i nie wyobrażamy sobie życia bez siebie. A ja wtedy sobie myślę, czy oni są gotowi na umieranie, na rezygnację ze swoich planów, ze swoich marzeń? Czy oni są gotowi na problemy? Oni są gotowi, tak jak każdy z nas. My wiemy, jak żyć, kiedy jest pięknie, kiedy się udaje, kiedy się spełniają nasze plany, marzenia, zamierzenia. Ale czy my umiemy kochać, kiedy przychodzą problemy i trudności? Ktoś kiedyś pięknie powiedział, chcesz wiedzieć, czy ktoś cię kocha, nie pytaj go o to. To są tylko słowa, bardzo ważne i potrzebne, ale tylko słowa. Postaw go wobec problemów, to problemy pokażą, czy ten ktoś będzie, bo miłość to jest obecność. Jeżeli szukamy miłości, jedynym źródłem jest Bóg. Dzisiejsza Ewangelia to próba odpowiedzi na pytanie, gdzie jest źródło, czy i jak je odnaleźć i wreszcie jakie będą owoce tej miłości. To Bóg pokazał, że dla nas uczyni wszystko. To Bóg pokazał, że chce być bardzo blisko nas, chociażby w Eucharystii, po to, żeby być Emanuelem, żeby być Bogiem z nami. Bo miłość to jest obecność, to jest bycie wtedy, kiedy jest trudno, to jest bycie siłą i On chce być naszą siłą i naszą mocą.
Miłość to jest pragnienie tylko i wyłącznie szczęścia drugiego człowieka i Bóg nie mami nas namiastkami. To my ludzie obiecujemy sobie takie fajerwerki, to wszystko piękne, dobre, ale na chwilę, ale Bóg pragnie szczęścia prawdziwego, chce nas mieć w niebie i po to odszedł do nieba, żeby przygotować nam mieszkanie. Szukamy miłości, chcemy prawdziwej miłości. I odpowiedź jest w dzisiejszej Ewangelii. Bóg jest miłością i warto tej miłości zaufać. Ta miłość uwierzytelniona cierpieniem. Jeżeli nauczymy się kochać tak jak Jezus, jeżeli nasza miłość będzie pełna poświęcenia, oddania i rezygnacji, to będzie prawdziwa i ona się nigdy nie skończy. Kiedy święty Paweł opisuje miłość, kiedy mówi o miłości, że jest łagodna, cierpliwa, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, że wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, że wszystko przetrzyma, to mówi o Bogu. I mówi, że ta miłość jest wieczna. Ona się nigdy nie skończy, nigdy nie straci na swojej sile. Bo ustanie wiara, bo ustanie nadzieja. Wiara nie będzie potrzebna. Zobaczymy twarzą w twarzą, tak jak jest naprawdę. Nadzieja nie będzie potrzebna, bo wszelkie marzenia, oczekiwania się spełnią. Zostanie tylko miłość. Bo Bóg jest miłością. Zaufajmy tej miłości. Pozwólmy się jej prowadzić. A zaczniemy wydawać owoce miłości. Zaczniemy kochać, tak jak Pan Jezus. Będziemy gotowi do poświęceń, do służby, do oddania. I to nam da prawdziwą frajdę i prawdziwą radość. Będziemy kochać tak jak Jezus. Może najpierw tych, którzy są najbliżej. Potem tych, których nazywamy znajomymi, przyjaciółmi, jeszcze bardziej i mocniej. Aż wreszcie zaczniemy kochać tak jak Jezus. Nawet nie przyjaciół.